No, witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników. Moi drodzy, 23 marca 2024 roku. No i moi drodzy, miałem znowu taką nieprzyjemność przymusu nagrania dla Was takiej zajaweczki i przekierowania do nas na stronę, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się w Rosji dzieje w tej chwili. Jeżeli się chcecie dowiedzieć, moi drodzy, w jakich kierunkach idzie śledztwo, no to tak jak w tytule, moi drodzy, Warszawa i Kijów to są, moi drodzy, główne śledztwa, które w tej chwili się robi w tym kierunku. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że to, co widzicie tutaj na tej grafice, ja nie będę się odnosił do tego, co jest w Kijowie, jakie są przyczyny, bo to śledztwo ma, moi drodzy, numer jeden, taki nadany priorytet, ale, moi drodzy, nie mniejszym zainteresowaniem no, drążą temat służby rosyjskie pod kątem, moi drodzy, tego, że mogli być to ludzie, którzy byli wyszkoleni na terytorium Polski. Chodzi generalnie o te, moi drodzy, publikacje z roku 2022, gdzie mieliśmy masę publikacji, ponad 100, gdzie polskie władze szczyciły się, chwaliły się, że organizują, moi drodzy, w Jabłonnie pod Warszawą taki, moi drodzy, zlot w 2022 roku, w dniach 4-7 listopada. Ludzi, którzy chcą stworzyć tak naprawdę organizację terrorystyczną, która miała wprowadzić, moi drodzy, zamęt, terror ze skutkiem wojna domowa. To są cytaty wszystko z internetu, które jeszcze teraz możecie znaleźć. Ja robiłem wtedy stream, moi drodzy, który przeszedł mimo uszu, ludzie tak się sobie żartowali. Pamiętajcie sobie o jednej rzeczy, że jest taka zasada na całym świecie, którą policja kryminalna, służby stosują, że jeżeli komuś grozicie śmiercią, tak dosyć gwałtownie przy świadkach, że ludzie to słyszeli, czyli jest to, moi drodzy, można powiedzieć, no, prawdopodobne rozwiązanie, pomimo tego, że sobie robiliście jaja w momencie takim, kiedy za jakiś czas, 3 lata, 5 lat, 7 lat minie od tej groźby i ta osoba, której groziliście, rzeczywiście zostanie, moi drodzy, pozbawiona życia, zamordowana, no to jesteście, moi drodzy, w pierwszej kolejności zatrzymani i jesteście, moi drodzy, przesłuchiwani pod kątem zarzutu o spowodowanie śmierci tej osoby. Prawda czy nieprawda? No prawda, moi drodzy. No a tutaj macie właśnie te screenshoty zrobione z internetu, które do dzisiaj są, które mówią wprost, moi drodzy, że tutaj ci panowie, którzy za pieniądze polskie w Polsce, w miejscowości Jabłonna, organizowali się, moi drodzy. Oczy, ja wszystkiego wam nie mogę powiedzieć. To jest kurwa śmieszne, że jest tu Radio SK, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Salon 24 i inne, które piszą o tym kurwa otwarcie, że, moi drodzy, będzie tam organizowany obóz szkoleniowy dla osób, które mają wtargnąć, moi drodzy, i zabić Władimira Putina. Więcej nie będę wam mówił, bo to nie ma sensu, ponieważ utnam to wyrzucę. Jeżeli ktoś chce, strona jest, moi drodzy, od wczoraj wieczorem odblokowana u nas. Możecie wejść i najnowsze informacje sobie odnaleźć, przeczytać, obejrzeć. Są materiały filmowe, których w internecie w Polsce nie macie i kurwa nie zobaczycie, choćby się zesrali. Nawet w europejskich mediach, moi drodzy, niemieckich i innych, też tego nie zobaczycie, bo jest cenzura unijna, cenzura polska, cenzura, moi drodzy, natowska, cenzura jeszcze jakaś tam, która nie pozwala tego pokazywać. To wszystko macie u nas. Zapraszam, strona jest odblokowana całkowicie. Możecie czytać, oglądać, publikować, pobierać teksty, przerzucać, republikować, robić cokolwiek. A osoby, które są zainteresowane, dzisiaj, moi drodzy, wydanie specjalne 21.00, robimy stream z materiałami, które wtedy dotyczyły tego, co, moi drodzy, zostało zorganizowane w dniach 4-7 listopada pod Warszawą. No właśnie tak tutaj macie, że celem tych ludzi będzie wojna domowa w Rosji i zabicie Putina. Więcej, tak jak powiedziałem, możecie dowiedzieć się o 20. Puszczę materiały, puszczę wideo, rzucę screenshoty, rzucę dokumenty, rzucę wypowiedzi polskich polityków. Ale, moi drodzy, przede wszystkim zobaczcie sobie dzisiaj publikacja. Ja to nazywam Ukraina i Rosja plus informacje z regionu. Tam są materiały bez cenzury. I dowiecie się, moi drodzy, co piszą, no, poza Polską, tak? Poza Polską. No, przerażające jest to, że Polska została, moi drodzy, uznana jako
jeden z ewentualnych, można powiedzieć, no ale nie będę mówił co, tak, bo to słowo, więc to jest tylko taka zajawka. Kto chce, wchodzi w tej chwili do nas, link macie w opisie tego filmu i link zamieszczę w pierwszym komentarzu bezpośrednio do najświeższych informacji z regionu Ukraina i Rosja. Pozdrawiam, 21.00, słyszymy się na streamie. Tak jest, moi drodzy, i tak to trzeba robić.